To uczucie w nas nas nawiguje. My, jakby powiedzieć, jesteśmy uczuciem i tym uczuciem przedzieramy się, czy idziemy, czy odkrywamy, uczuciem odkrywamy, eksplorujemy i tak dalej. To uczucie jest jak woda. Przepływ ją charakteryzuje. I teraz tak, my naturalnie w tym uczuciu się rozwijamy, przeżywamy, płyniemy, doświadczając, będąc w zmianie. I co jest istotne, kiedy uczucie jest zaciśnięte, my nie potrafimy, mamy jakieś poczucie, że jesteśmy ściśnięci, to to jest kwestia tego, że my przekonaniami czy jakimś nieuświadomionym zdarzeniem się ścisnęliśmy. I kiedy ta woda płynie, to uczucie spotyka na swojej drodze różnego rodzaju przeszkody. To są te przeszkody z naszej przeszłości, różnego rodzaju zdarzenia, które nas zacisły. I tu jest bardzo fajne. Ten obraz jest bardzo wymowny. Bo zobaczcie. Co robi woda? W uświadomieniu sobie tego, że jest jakaś przeszkoda. Co ona robi? Opływa. To jest to, co się dzieje w pokoju ciemności. Dostrzeżenie pewnych rzeczy jest, można powiedzieć, kluczowe, dlatego że to sprawia, że my w tym uświadomieniu otulamy to zdarzenie tym uczuciem, które naturalnie w nas jest uczuciem przepływu, miłości, akceptacji, wdzięczności, bo ta przeszkoda pozwala mi doświadczać, rozszerzać się. Ale gdybyśmy do tego obrazu dołączyli takie coś, że ktoś przekłada te kamienie, układa je tak, by ta woda płynęła lepiej. Kto to jest? To jest nasz umysł. To są wszystkie te procesy terapeutyczne, które mają naprawić koryto rzeki tak, by ta woda mogła spokojnie płynąć. A tak naprawdę to pozbawiamy się tego, by właśnie płynąć dalej, rozszerzając się poprzez uświadomienie, a wraz z tym te kamienie dalej tam będą. Pamięć tych zdarzeń będzie dalej, ale uświadomienie ich i pozwolenie sobie na przepływ będzie rodził pełnię naszego życia. Będzie nas rozszerzał. Najlepszego. Jak widzicie, kijki, las.